zawsze podczas Wielkiego Postu, właśnie w Triduum Paschalnym, a także podczas pogrzebów. Repertuar postny stanowi bodajże największy zbiór pieśni, jeśli chodzi o utwory roku liturgicznego. Odnajdujemy tam średniowieczne anonimy, wreszcie całą klasykę polskiej literatury, od Kochanowskiego, Wujka, przez poetów barokowych, Żabczyca, Naborowskiego, Bolesławiusza, po wiek XIX, czyli Karpińskiego, oraz pieśni gminne tamtego czasu. A wyjaśnijmy może, co to jest tradycja ustna? Tradycja ustna to taka, że melodie przekazywano właśnie w tradycji ustnej, czyli kolejność była taka. Powiedzmy w dobie baroku ktoś pisze wiersz. W tamtym czasie natychmiast obrastał muzyką. W tej formie poprzez kościół trafiał na wieś. Od tego momentu analfabeci przekazywali sobie te pieśni w tradycji ustnej. Czyli nie było zapisu. Tak, i to jest jeden z elementów tradycji ustnej, ale jest też drugi, bo na przykład tam, gdzie są zapisy, na przykład w chorale gregoriańskim, zapis był tylko szkieletem. Czyli interpretacja, długość nut, tempo i tak dalej. Też rodzaj strojenia zależał właśnie od tradycji ustnej. Każda denominacja zakonna miała własną tradycję, w której praktykowała te zapisy gregoriańskie. No ale mamy XXI wiek. Zapis nutowy nie jest jakimś nowym odkryciem. Mamy odtwarzacze, nagrywarki, można wszystko zarejestrować, spisać, skodyfikować. Mamy uczelnie muzyczne. Nikt nie podjął się spisania tego wszystkiego? To znaczy jest tak, że oczywiście podejmowane są takie próby. Mamy już w XVIII wieku takie inicjatywy, by tworzyć śpiewniki z zapisem nutowym, ale moim zdaniem, jako praktyka oczywiście, a nie teoretyka zagadnienia, zapis nutowy jednak czyni poważne szkody. Bo? A to dlatego, że poza tym, że mamy jakby zapis, który, że tak powiem, unifikuje melodię, mamy regionalne, miejscowe warianty melodyczne. Zapis wszystkie po prostu ujednolica. W konsekwencji zapis nutowy pomaga organistom, ale tradycję ustną, muzyczną niszczy. Czy pieśni pasyjne, o których dziś rozmawiamy, na przestrzeni wieków uległy zmianie? Czy one cały czas brzmią tak, jak brzmiały na przykład w średniowieczu? I właśnie to jest fenomen tradycji ustnej, to znaczy w dużej mierze to, jak to śpiewane jest na wsi polskiej, jest świadectwem tego, jak śpiewane było w czasie, gdy powstawało. Co trzymasz w dłoni? To śpiewnik pelpiński, o którym też tutaj w tym studiu 2 lata temu bodajże mówiłem. Śpiewnik, w którym właśnie nie ma zapisu notowego. Tak, jest to śpiewnik, pierwsze wydanie było w 1870 roku. Od miejsca wydania nazywany śpiewnikiem pelplińskim, od nazwiska kodyfikatora śpiewnikiem Kellera, zawiera 1102 pieśni, ale bez zapisu nutowego. Melodię przekazywano właśnie w tradycji ustnej. I ty te wszystkie melodie... Nie, to nie tak. Jeżeli zgadza się ilość sylab w wersie, do tych pieśni stosujemy te same melodie, podobne melodie. Czyli mówiąc krótko, taki śpiewak rasowy, tradycyjny, zna około 600 pieśni i według tych 600 melodii interpretuje wszystkie zawarte w nim pieśni. Adamie, za chwilę na naszej scenie wystąpisz, ale już niebawem na kilku koncertach, bo właściwie za chwilę w Mediatece, bo prosto od nas jedziesz do Mediateki w Tychach. Tak, w Tychach zagramy dzisiaj Rekwiem Ludowe z grupą Kwadrofonik. To monumentalne i liryczne dzieło zarazem na głos. Dwa fortepiany i dwa zestawy perkusyjne. 27 kwietnia to będzie Teatr Studio w Warszawie. Tak, tam ze Stanisławem Sojką zaśpiewamy i zagramy Leśmiana. To jest gala Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. I jeszcze 29 kwietnia w Krakowie. To a też 29 kwietnia w Krakowie z Mateuszem Kowalskim, który także tutaj będzie mi za chwilę akompaniował. Zaśpiewamy podczas Nocy Teatrów w spektaklu Wyspiański Wyzwala. Jest to spektakl teatru imienia Juliusza Słowackiego. Powiedzmy o tym, co za chwilę się wydarzy na naszej scenie. Co to jest za utwór i co to za instrument? Utwór nazywa się Nie płynie potok grzewliwymi łzami. Jest to anonimowy wiersz barokowy. Możemy to zdiagnozować mniej więcej czas po budowie wiersza właśnie. Muzyka także jest anonimowa. Akompaniować mi będzie Mateusz Kowalski. Grać będzie na lirze korbowej. Jest to instrument, który w kościele polskim był do XVIII wieku używany powszechnie.
dlatego że instrumenty organowe na dużą skalę zaczęto budować dopiero w XIX wieku. Wcześniej używano liry korbowej. Organy były właściwie zastrzeżone dla stolic biskupich i zamożnych opactw. Czasami bardzo, bardzo bogaty donator fundował gdzieś organy w kościele na prowincji, ale to były naprawdę rzadkie przypadki. Używano liry, tylko że była ona większa od tej, na której dzisiaj będzie grał Mateusz. To była taka duża skrzynia, jeden jegomość kręcił korbą, a drugi naciskał na dziś duże klawisze. Dziś już nie można usłyszeć. Takiej dużej liry już się nie spotyka, z tym, że ten instrument funkcjonuje z powodzeniem w całej Europie. Mamy lirę francuską, mamy lirę ukraińską, jest tych instrumentów bardzo dużo. To bardzo, bardzo ciekawy instrument, pomagający dużym składom śpiewaczym, gdy mamy długą pieśń, jest taką podporą, prawda, żeby zwyczajnie nie zejść z tonacji podczas pieśni, która trwa godzinę. To posłuchajmy i zobaczmy, jak wygląda lira. Ta będzie troszeczkę krótsza, ale piękna na pewno. Adamie, zapraszamy Cię na naszą scenę. Dziękuję. Adam Struk, na lirze korbowej zagra Mateusz Kowalski. To jest instrument strunowy. Proszę więc się przysłuchać, a przy okazji zobaczyć, jak niesamowicie wygląda. Przy okazji sama pieśń, którą za chwilę Adam Struk wykona, jest też niesamowita. Przenosi nas w czasie o co najmniej kilka wieków. Nie płynie potok, żeby lewe miły za nim, choć krew Jezusa płynie strumieniami. Wszystko święte ciało zsiniałe wiesiało od okrutnego udręczenia. Człowiek twardszy od kamienia, ludzkiego nawet niegodzien imienia, podobny żelazu nie westchnie. Rwą się opoki, kruszą twarde skały, by nad Jezusem żal swój okazały. Człek zakamieniały nad kruszce, nie jednej łezki nie wyleje. Adam Struk nie ma 200 lat. Kłaniamy się nisko, do zobaczenia. Do zobaczenia. Któż opłakać głodnie za nas grzesznych, śmierć Twą, Boże, na krzyżowe wiesząc, łonie nasz ranek we krwi, to nie kraje się z żalu nędzne serce, grzechy.
Skruszy na